Nie było tym, że nie sam, ale siedzę z panowie tylko nie na wysoko. Bardzo proszę, wszyscy kucamy. Kucamy wszyscy. Łapiemy się za własne kostki i... I proszę Państwa, nasz pociąg rusza. Przepięknej Czechosłowacji, a tam Polka. Kiedyś na kibale był dla mnie ogromną atrakcją. Biegałam na wszystkie możliwe. Teraz czuję się troszeczkę bardziej obco. Trochę odeszłam od takich spraw. Przedtem dużo więcej piłem. I przedtem no taki bal wydawał mi się czymś normalnym. W tej chwili nie piję w ogóle. Trudno było mi znaleźć z kimkolwiek wspólny język. Oni uważają, że nasza obecna sytuacja jest degradacją w stosunku do tego, co było, że po prostu schodzimy na niższe pozycje. Nie mamy w ich pojęciu życiowych aspiracji. Podobno trzeba siać grykę jak tarnina za kwitnie. No jak co? Jak tarnina. Tarnina za kwitnie, jak to czyżnie. Aha, no to ono, że ono kwitnie, ono powinno zakwitnąć. No już zakwitło. No. Teraz tam, ja wiem, dwa dni temu. Bo ja się bardzo boję mrozu, wie pan. Ale według źródeł naukowych grykę należy siać 15 maja, ewentualnie... Ba, no, 15 maja, na te przepisy ich nie można patrzeć. Ba. No 15 maja, żeby pani zasiała, to co by miała, jakby poszkodziło? Co by pani mogła być? No teraz, a w tym roku to akurat by tak źle nie było. Nie byłoby, ale przecież tak mrozy były. No nie, po 15 nie było. Od 13 się ciepło zaczęło. Od 13? Od 13, no po no pierwszym ogrodniku. Ale mróz, no na mróz nie ma co patrzeć, bo on w czerwcu może wylecieć, jeśli przy mrozy. No pewnie, no, ale to już czy tak będzie zasiana. Najbliżsi nasi sąsiedzi od momentu, kiedy się zjawiliśmy, pomogli nam bardzo dużo. Pomagali przy starcie, kiedy to wszystko było najtrudniejsze i właściwie na Jaskulskiego mogłem liczyć we wszystkich trudniejszych momentach. Wczoraj na tym, na polu oglądałem tą grykę naszą.
Co pomogły im te deszcze? No pomogły, pomogły. Ale wiesz, powiem ci, że tam po, tylko po kartoflach jest właściwie ładno. Tak? A reszta to... Reszta to szmelc. To zawsze coś tam się utnie, przynajmniej trochę słomy będzie. Ale ta gryka to potrzebuje w czasie kwitnienia wody raczej. No najwięcej potrzebuje w czasie kwitnienia i owocowania. Myśmy w tym roku źle się ustawili, bo myśmy się ustawili na siano, które potrzebuje, żeby było sucho, i na grykę, która potrzebuje, żeby było mokro. Ja muszę skoczyć po te jajka kacze. Doszczęsny. A od Jaskulskiej te gęsie jeszcze będą? Nie wiesz? Może będzie jeszcze jedno. Wtedy byłyby cztery gęsie jajka. I do tego można, ja z Kulską mi powiedziałam, można podłożyć 7, 8, nawet powiedziała 9, ale to już chyba przesada, kaczych. Nie. Także mielibyśmy wtedy, wiesz, małe kaczuszki, tudzież małe gąski. Bardzo znakomicie. Pod względem gospodarczym to mam cały zeszły rok przegrany. Nie potrafiłem ustawić spraw według hierarchii ważności. Uczepiałem się czasem drobiazgów, podczas kiedy przegrywałem dużo większe sprawy. W tym roku nastawiłem się na 3 sprawy. Jedną sprawą są oczywiście króliki. Druga sprawa to jest zbiór siana, którego część pójdzie na sprzedaż, a część na karmę dla królików. I trzecia sprawa to jest gryka. Chodź, chodź myszko, chodź. Myszko, chodź, masz mleczka. Chodź. Kosiu. Cię zgubił chodź. W kapuście. No chodź, taki Kosiu. Odwrotny fakt. Czy ja pójdę? Na tym się znajduje w kapuście, a potem się gubi w kapuście. Chodź, myszkiery. Chodź, Kosiu. O! O. Chodź, zobacz, Agatka, zobacz. Agatka, zobacz, chodź. Chodź, napijemy się mleczka. Siadaj sobie, Kosiu. Szkoda, że tutaj nie ma jakiegoś wiaderka. Byłby wtedy spokój. Masz. Pij mleko, to będzie mi uwiodło. A mleko, możesz się podzielić z Agatą. Tak, daj Agat. Wolno. Jak najbardziej, wolno. Ale nie polewaj jej. Ty wyjątkowo nie masz wopla na jego punkcie. No nie mam. Znaczy tak jak widzę, jak reagujesz na jego jakieś tam upadki, wiesz, przewrócił się czy coś w tym rodzaju. Nie, nie mam. To nie ma, nie ma tego stosunku, wiesz, jedyne dziecko, któremu co nie daj Panie Boże, się coś może tragicznego stać. Zresztą on przepięknie reaguje na to. Nie ma. Nie ma. Pusiatki jest. O! Dajcie, towarzyszko zając. Hej. Hej. Dobrze, żeście przyjechali. Mam nadzieję, że jaką walichę przywieźliście. Agata! Walichę wiąz? A jak? No bo u nas zaopatrzenie żniwne, czyli specjalne, wiesz. Zanizeczkę malutką. Malutką. Mały balerownik. I tak dobrze. Powinniście robić u nas zaopatrzenie żniwne, tak szeroko reklamowane. A jak? U nas, wiesz, gorzałe można tylko bez kłopotu kupić. A tak? No jasne. Dla żniwiarza gorzała jest widoczny materiał napędowy. Bez tego nie da rady. Jak również grzejącym. Co smaruje się z wierzchu, myślisz? Od środka. Jedny kietł jest chyba tak padnięty, no, że trzeba jest godzina. Trzecia za 8. A czego położymy tam w hamaku, co? Tak da się radę. No. Naszą główną nadzieją na podreperowanie budżetu jest zbiór gryki. Bardzo obawiam się, żeby niespleśnia została zebrana dość wilgotna, no i z dosyć dużym zachwaszczeniem. Pierwsze wianie zostały już zrobione, więc największa ilość chwastów została już oddzielona, no ale jeszcze zostały. Mam do Pawła ogromne zaufanie, to znaczy całkowicie opieram się na jego zdaniu.
Weź łapkę, no. Kłapsz. Nie skacz, córcia, no. No, córcia, córcia. Spokojnie. 2500. Marnie coś. Chodź. No chodź, już nie wyrywaj się. No, dostaniesz jeść, córeczko. No chodź. No już. Teraz się żadnego ogórka nie dasz, nie? Zaraz ich przyniosę. I to na przybyło tylko dziennie 25 gramów. Ona ma w tej chwili takie przyrosty jak Felicjan po chorobie. Trzeba o nią zadbać, co się wiesz. Ekstra. Ekstra. Bo ona tak wiesz, nie wyżera. Tereska, tam... posuń się. Teresa. No nie wtykaj mi tu nosa, no. Zabieraj ten nos. No. Być pewno, one nie mogą teraz przybierać tak strasznie dużo jak na samym początku. Niektóre przecież po 50. No mieszanka to nie smakuje. Chyba. Co ma inny smakować? Gdyby wiedziały, ile kosztuje, to. Chodź tu. Pewnie by im bardziej jeszcze smakowała. Kiedyś myślałam, że można zupełnie spokojnie połączyć te dwie sprawy. Teraz uważam, że to jest no, praktycznie właściwie niemożliwe. Kiedy się wali i pali, no to muszę ten doktorat odłożyć na kilka dni. Chciałem panu zakomunikować, że decyzją zarządu naszej spółdzielni chcieliśmy pana przekwalifikować z fermy królików rzeźnych na fermę reprodukcyjną. Czyli to będzie zupełnie inna umowa? Inna umowa na dostarczenie materiału hodowlanego, ale oprócz tego króliki rzeźnie pan będzie zdawał nadal we właściwym gnieździe. Znaczy ten nadmiar po prostu, tak? Tak, tak, tak. Proszę, pan podpisze umowę. Tutaj, tu, tak? W tym miejscu. Nie pozostało mi pod... Gratulować. Dziękuję bardzo. I życzyć dobrej współpracy. Ja z okazji podpisania umowy na dostawy królików hodowlanych produktów życzę się owocnej i wyników pracy. Dziękuję bardzo. Ja również dołączam się do kolegów i życzę owocnej pracy. Dziękuję. No mnie to cieszy, że w ogóle i to lato, że wam się tak udało, że zebraliście siano, że zebraliście grykę, że są króliki. No to już coś jest, no bo w domu tak samo, no jak zajadę, to na pewno będzie najpierw
No i co tam u tego Pawła? No bo nikt nie wierzy, że to coś będzie, że rzeczywiście ty się nie zniechęcisz. No bo zeszły rok można było policzyć na straty, no ale... No w którymś momencie musi się zacząć pracować na plus. Najważniejsze było to pracowanie, wiesz, na osiągnięcie jakichś zysków. Za tą grykę 50 tysięcy, za siano 20. No i teraz na początku przyszłego roku będą króliki. Jak w ogóle widzisz Pawła w tym całym układzie po tym roku? Jak go w ogóle... Bo ja myślę, że ja go w ogóle mało znałam. I ciągle się tak na niego patrzę i tak sobie myślę, no co to jest? Co to jest za moje dziecko, które jakoś tak odpadło od nas całkiem i przyszło na wieś, no. No jakoś tak właśnie, tak właśnie dziwnie inaczej. No, tam ci dwaj inaczej, a on inny. I ciągle mu się przyglądam. Bym ci dobrze radził, żebyś szybko skończyła, bo to naprawdę nie ma ani rąk, ani nóg takie życie z tym ciągłym twoim wyjeżdżaniem. Powiem ci, że byłem przekonana, że mówisz to poważnie, bym się zdenerwował. No jak ja mogę mówić niepoważnie? No oczywiście. No coś ty. Czy tak jak ja bym cię namawiała, żebyś to teraz na przykład sprzedał? No. Właściwie już dosyć się nacieszyłeś. To możesz sobie teraz sprzedać. Ale Pusiu, ale przecież to ma zupełnie inny charakter. Czy ty tego nie widzisz? Nie mów do mnie, rozumiesz. Pusiu. A jak mam do ciebie mówić? Pani doktor? Nie jestem doktor. No, pani magister. No słucham, co chciałeś mi powiedzieć? Nie, no bo przecież, no wiesz, no to nie są sprawy porównywalne, no wiesz, no. No ale... Taki doktorat, ale no dobrze, ja, no, to jest jest, że muszę skończyć doktorat i to nie jest w ogóle, wiesz, sprawa do dyskusji. Jak się coś zaczęło, to się kończy. Człowiek nie, wiesz, nie odchodzi na 3 metry przed metą, bo po prostu musi wrócić. Ja nie mówię, żebyś odchodziła na 3 metry przed metą, ale żebyś tak trochę może przyspieszyła na tym finiszu. Przyspieszyła, wiesz, naprawdę po prostu ręce mi opadają. To ja nie wiem, kiedy mam przyspieszyć, jak cię opieram, obrządzam, obgotowuję. Tego wszystkiego jeszcze zaganiasz mi do jakiegoś tam wiania czy czegoś w tym rodzaju i jeszcze mam przyspieszać doktorat. No wiesz, no właśnie sama widzisz, jak ten doktorat komplikuje życie. Gdyby nie ten doktorat, to wiesz, można nie, to, byłoby spokojnie to... wiać, spokojnie, wiesz. A ty wiesz... Patrzę, że ja zwieję. Co? Nie, bo grasz nie fair. Dlaczego nie bym? Bo układ, wiesz, zasady gry były inne. To każdemu znaczy... wolno swoje. Oj tam. No ja nie mówię, że ci nie wolno, wiesz, swojego. No swoje ci zawsze wolno, Pusiu. No ale wiesz, no ja nie mogę, no. Człowiek tak czasem sobie, wiesz, pójdzie w pole, do lasu, ty wyjeżdżasz tam, myśli sobie słoneczko, pogoda, a ty w tej bibliotece tam przewracasz jakieś pisma naukowe i czytasz, co jeden pan w Ameryce 20 lat temu powiedział na temat wody w mięsie. Albo czegoś innego. Słuchaj, zejdź z mojej pracy. Te trzy w ogóle nie biorą się do żarcia. Chore? Tak. Thank you.
Dzięki. A skąd to w ogóle mogło się wziąć? Czy to się zaraził, czy... No to powiedz na razie, że co to jest. Czy to jest świerzbowiec? Czy to jest brzydlica? Córcia, córcia. I to jedno, jak i drugie ucho. No świerzbowiec to zwykle na pyszczku będzie. Dobrze, no z kim tam? Spokój, na razie jednym. Ojciec nie może zobaczyć już tego gospodarstwa. Był górnikiem, ale chciał mieć również gospodarstwo, chciał mieszkać na wsi. Z tym, że nigdy nie wyszedł ze swoimi marzeniami w sferę ich realizacji. Wcześniej nie można było znaleźć robotników żadnych, bo to są rolnicy i murarze. To są ogromne kłopoty z materiałem. Właściwie nic nie można załatwić normalną drogą, żeby iść kupić wapno, czy piasek, czy cement. To są wszystko sprawy, które trzeba załatwiać, pożyczać, kombinować jakoś, żeby w ogóle mieć cokolwiek. W naszym pokoleniu pojęcie praca właściwie się zdewaluowało. Praca to jest w tej chwili wykonywanie zawodu, coś za co dostają pieniądze. Natomiast w moim przekonaniu jest to coś dużo ważniejszego w życiu, coś według czego człowieka można ocenić. Załóżmy, ja przez rok swojej działalności coś zrobiłem. Ja to widzę i widzą to inni ludzie i według tego jestem oceniany.
I właściwie to powoduje, że czuję się coraz pewniej. Tu się nie ogrzejesz w tym domu. No jak to się nie ogrzeje? Grzeje się. Ogrzejesz. Tu zimno przy tym piecu ledwie się można troszkę zagrzać. Ale tak, to jest okropne. No ale no to przecież ile czasu to jeszcze tak będzie? Ja nie wyobrażam, jak to tamtą zimę żeście przeżyli tutaj. Ach, wcale nie było tak źle. A jak ludzie przeżyli w blokach, jak im wyłączyli... A, no to jeden dzień, a tu jesteście ile czasu? Ale zawsze tam było czym przepalić. I okropnie tu jest. Zmizerniałeś, ta robota, ten gruz, to wszystko, ten kurz. To przez ten kurz tak niedobrze wygląda, a nie przez... Przez tą pracę i przez to wszystko. Ojej, to dla mnie to jest straszne. Może ty w końcu się zabierzesz, zostawisz to wszystko i przyjedziesz do domu, do miasta, do Warszawy, do z Magdą razem tam i tam będziecie normalne życie po ludzku prowadzić, i nie tutaj, bo tak mi się zdaje, taki prymityw jak, nie wiem, chyba w XVI wieku. No niewykluczone, ale ludzie w XVI wieku żyli podobnie. No. Ale mnie to zupełnie odpowiada. I wcale nie mam zamiaru żyć tak, jak żyją ludzie w wieku XX. Owszem. Ale wygodnie jest. No więc ja z niektórych wygód mam zamiar korzystać. Tych, które wiesz, nasz wiek nam przyniósł, ale nie ze wszystkich. Na pewno nie wrócę. Jesteś uparty. Jestem. No ale co na to Magda? No jak to? Nie ma jej teraz, bo... Nie ma, nie może się nie bronić. Nie może się bronić, właśnie. Kilka godzin temu obroniłam pracę doktorską. Moje wrażenia w tej chwili są właściwie bardzo trudne do sprecyzowania. Z tego względu, że w pierwszych godzinach po obronie zdążyłam już przejść i przez stadium całkowitej, bezkrytycznej euforii, przez stadium właściwie z obojętnienia wynikającego ze zmęczenia. Moje wrażenia z obrony były właściwie, widziałem już poprzednio jedną obronę i ta nie różniła się niczym właściwie od tamtej. No to jest wydarzenie istotne nie tylko dla mnie oczywiście, także dla moich bliskich, dla moich rodziców, dla mojego męża też, jakkolwiek jego odbiór tych spraw jest nieco inny, jest od tego zbyt oddalony, żeby rozumieć to zupełnie tak samo, jak ja to rozumiem. Pierwszy raz pośród od paru lat to i ja załapałem trochę gratulacji dzięki tobie, bo mnóstwo osób mi gratulowało. Byłem tym mocno zdziwiony i zaskoczony. Ja też nie wiem, dlaczego ci gratulowałem. Spędzę, jakby to był twój sukces. No tak, prawdę mówiąc, to ja czuję się, wiesz, jakby to był mój sukces. Ja się tak już udręczyłem przez ten ostatni okres, że już naprawdę nie wiedziałem, w którą stronę popatrzeć. No ja też byłam zmęczona. No ale Bogu dzięki, że to już za nami. W moim przekonaniu przyszedł czas, żebyśmy po prostu mogli tu nareszcie zacząć normalnie żyć i funkcjonować, jak wiesz, jak dorośli ludzie, a nie... Nie na zasadzie takiego, wiesz, próby trzymania dwóch rzeczy naraz, z których właściwie wtedy żadna nie może być robiona dobrze. Jednak ja nie lubię, jak mnie ktoś stawia pod kreską. Być może rzeczywiście stawiam cię przed jakimś takim wyborem, wiesz, albo moja droga, albo twoja droga, ale... Nie, ty stawiasz mnie przed wyborem, albo twoja droga, albo żadna. Albo moja droga dla nas wspólna, po prostu wydaje mi się, że to jest, wiesz, jedyna sensowna droga. Jedyna sensowna droga, dlatego że tamta droga prowadzi donikąd. W jakiej sytuacji nie stawiasz? Stawiasz mnie w sytuacji, wiesz, albo idziesz za mną, albo idź ty sama. Nie. Tak.
Wiesz, bo po prostu mnie się wydaje, że walczymy tutaj w ogóle o... Przecież... Ja walczę o pryncypia. No właśnie, ale to nie są pryncypia. Bo to po prostu chodzi o to, jaka droga jest słuszna, a nie kto przed kim, wiesz, stawia jakiś tam problem. To nie chodzi o to, wiesz, czy ja ciebie chcę zmusić do, wiesz, narzucić ci swój wybór, tylko chodzi o to, czy wybór jest słuszny. To są pryncypia. No bo załóżmy, że ty się zgadzasz z moim wyborem, uważasz, że to jest słuszne, a kłócisz się tylko o to, że to ja postawiłem sprawę. A no bo sprawę. Ja mam rację. Dlatego, że nie. Słuszność wyboru... No tak. Nie, powiem ci, że w ogóle w aktualnej sytuacji, wiesz, apogeum remontu, nie jest to akurat najsposobniejszy moment znajdowania wielkich służb. Nie, no ja wszystko rozumiem, tylko Janek, w tej chwili tu jest, wiesz, no po prostu okropnie. Z tym remontem, z tym, no nie wiem, siedzeniem na jakiejś, wiesz,